Muszę przyznać, że informacje ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego ostatnimi czasy coraz częściej pojawiają się w mediach, a to głównie za sprawą jego nowych mieszkańców. Ogród raz za razem chwali się nowym przychówkiem. Ten ostatni, mimo że liczy dopiero swoje pierwsze dni na tym świecie, już jest pokaźnych rozmiarów. Młoda żyrafa siatkowa to pierwszy przychówek tego gatunku w śląskim zoo po 7-letniej przerwie. Karolina Komada. Nowy mieszkaniec Śląskiego Ogrodu Zoologicznego ma dokładnie 10 dni i już ponad 180 cm wzrostu. Jest piękna. Pierwszy raz widzę tak młodą żyrafę. Z tego co słyszałem, to ma dopiero kilka dni, tak? 10 dni. No to jest niesamowite. Już ta wielkość i taka żywotność. Generalnie to było duże zaskoczenie, bo fajnie jest zobaczyć w ogóle takie egzotyczne zwierzęta, jakby wiadomo, jest to coś niespotykanego, a tym bardziej jak jest taki dar natury, że możemy to zobaczyć od razu, jak jest od takiego malucha i właśnie jak rośnie do takich dużych rozmiarów, więc jest to niesamowite przeżycie, naprawdę. Młoda żyrafa jest przedstawicielem gatunku żyraf zamieszkujących tereny północnej Kenii, gdzie znajduje się ich środowisko naturalne. Waga dorosłego samca wynosi około 1000 kg, natomiast jego partnerki średnio 700. Dorosły samiec ma ponad 4 metry wzrostu. Dzisiaj jest 10. doba jej, urodziła się w poniedziałek 18. Jest to dziewczynka, nie ma jeszcze imienia. Jest to żyrafa siatkowana, to jest podgatunek żyrafy północnej. U nas są trzy osobniki dorosłe, znaczy trzy samice dorosłe. Jest to Lindani, właśnie mama najmłodszej naszej pociechy. Jest jeszcze Liani i Lindani i samiec Ignaś, który przyjechał do nas w zeszłym roku w kwietniu. Narodziny żyrafy jest wielkim świętem w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym, bo nastąpiło pierwszy raz od 7 lat. I powód jest prozaicznie prosty. Od 2016 roku chorzowskie stado żyraf składało się wyłącznie z samic. To 20. w historii ogrodu żyrafa urodzona na Śląsku. Żyrafa rodzi na stojąco, tuż po porodzie mama pomaga, wylizuje młode, pomaga wstać. W pierwszych godzinach mała wstaje, właściwie w pierwszych minutach, już często się zdarza, mała wstaje na nogi i pod czujnym okiem mamy właśnie jest karmiona mlekiem. Po jakichś około 2-3 tygodniach już ma żyrafka zaczyna kosztować to, co mama, czyli siano z lucerny. Głównym pokarmem naszych żyraf jest siano z lucerny, świeża liściarka, owoce i warzywa. To nie jedyny nowy mieszkaniec w zoo. Niespełna 2 miesiące temu wykluły się 2 pisklaki pingwinów Humboldta. Te niestety nie są jeszcze widoczne dla zwiedzających. Spędzają dnie w specjalnym pomieszczeniu, gdzie czekają, by zgubić pióra puchowe i by móc dołączyć do reszty kolonii.